Dzień dobry Państwu, witamy w nowym programie turystycznym Dolnośląskie Naj. W pierwszym odcinku zapraszamy Państwa na wycieczkę do Ząbkowic Śląskich, miasta Krzywej Wieży i miasta strasznego potwora Frankensteina. Co jeszcze zobaczymy w tym cudownym dolnośląskim miasteczku? Przekonacie się Państwo już za chwilę. Zapraszamy. Ząbkowice Śląskie to miejscowość położona na południe od Wrocławia. Mieszka tu około 16 tysięcy osób, ale dawne Frankenstein rocznie odwiedza blisko 40 tysięcy zwiedzających. To, co przyciąga zaciekawionych turystów, to historia wywołująca gęsią skórkę i przyprawiająca o zawrót głowy. Ząbkowice Śląskie do 1945 roku, czyli do zakończenia II wojny światowej, znane były jako miasto Frankenstein, a swoją sławę zawdzięczają ósemce grabarzy. Wydarzenia, które miały tutaj miejsce, przyczyniły się do tego, że usłyszała o nich Mary Shelley, autorka książki o Frankensteinie. I została tymi wydarzeniami tak zainspirowana, że postanowiła napisać książkę. Mowa o wydarzeniach ze stycznia 1606 roku. Wówczas mieszkańcy miasteczka Frankenstein zmagali się z olbrzymią epidemią dżumy, która według kronik zabiła 2061 osób, w tym 558 dzieci. To aż 1/3 ówczesnej populacji miasta. Skala zarazy była bardzo duża, bowiem codziennie umierało tam nawet 100 osób, a rąk do pracy przy grzebaniu zwłok zaczęło brakować. Główny grabarz, który nazywał się Wenzel Förster, po prostu potrzebował pomocników do tej ciężkiej pracy. I pracy oczywiście niechcianej, no bo każdy się obawiał tutaj z mieszkańców o swoje zdrowie, o życie, więc takiej pomocy nikt nie chciał udzielić grabarzom. Grabarz składa propozycję takim dwóm opryszkom, którzy wegetują za murami miasta. Tacy ludzie nie mają nic do stracenia. Dla nich ich życie nie jest zbyt wiele warte. Grabarze zostają jednak oskarżeni. Zarzuca się im czary, bezczeszczenie zwłok i najgorsze, że z ciał zmarłych produkują pomady i odpowiadają za dalsze rozprzestrzenianie się zarazy. Grabarze stają przed sądem i zostają skazani na śmierć. Wcześniej jednak są okrutnie torturowani, a to wszystko dzieje się publicznie. Ludzie to oglądają, ludzie o tym mówią, przekazują sobie tę historię z pokolenia na pokolenie. I w taki sposób ona urasta do takiej rangi nadprzyrodzonego wydarzenia, że po 200 latach, praktycznie w 1818 roku, dociera do Mary Shelley. I tak pisarka dowiaduje się o małym miasteczku na Dolnym Śląsku. Zainspirowana makabrycznymi wydarzeniami z Frankenstein, postanawia w ten sposób nazwać swojego bohatera. Afera grabarzy to miejscowa legenda i historia tego miejsca przekazywana przez kolejne setki lat. Najlepiej jednak poznać ją właśnie w Ząbkowicach Śląskich. Na turystów czeka tam Izba Pamięci z laboratorium doktora Frankensteina na czele. Jest to zwieńczenie naszej atrakcji pod tytułem Śladami doktora Frankensteina. Laboratorium w ogóle składa się z 4 pomieszczeń. W każdym pomieszczeniu jest przygotowane tematycznie na podstawie książki. Trupie czaszki, szkielety, mikstury i doktor Frankenstein przy swojej pracy to atrakcja kierowana szczególnie do dzieci i młodzieży. Mrożąca krew w żyłach historia małego miasteczka z Dolnego Śląska odbiła się szerokim echem po całym świecie. To jednak nie jedyna rzecz, która wyróżnia Ząbkowice Śląskie. Znajduje się tam wyjątkowa, średniowieczna i w dodatku krzywa wieża. Unikatowa budowla w Europie. Numer 2 w Europie, zaraz po włoskiej Pizie, a w Polsce numer 1. Prawdopodobnie krzywizna wieży nastąpiła końcem XVI wieku, dokładnie w 1590 roku i spowodowały to ruchy tektoniczne ziemi. Żeby się na nią dostać, trzeba pokonać dokładnie 139 schodów. Odchył od pionu to 2 metry 14 centymetrów. Wieża mierzy 34 metry, co odpowiada 10-piętrowemu budynkowi, ale wysiłek rekompensują widoki malowniczego miasteczka i jeszcze piękniejszej okolicy Przedgórza Sudeckiego. A jeśli ktoś będzie miał okazję być w Ząbkowicach Śląskich o godzinie 14:30, niezależnie od dnia usłyszy krótki hejnał. Hejnał na uczczenie innego tragicznego wydarzenia. W mieście Frankenstein wybuchł pożar, który strawił znaczną część miasta
I też możecie Państwo zobaczyć, że Krzywa Wieża w tym pożarze ucierpiała. Górna część wieży została nadpalona. Była taka sytuacja, że zastanawiano się nad rozebraniem, rozburzeniem tej budowli, aczkolwiek udało ją się w bardzo ładny sposób odbudować, taką ciekawą attyką na kształt takich jaskółczych ogonów. Zwieńczeniem zwiedzania Ząbkowic jest wycieczka na XVI-wieczne ruiny zamku. Zamek nigdy nie został w pełni ukończony, a w trakcie wojny 30-letniej wysadzono go w powietrze. Mimo trudnych doświadczeń wciąż czeka na turystów. I mamy do zwiedzania za nami, nawet jest widok na salę rycerską, gdzie odbywały się wszelakie uroczystości, gdzie najważniejsze rzeczy się wydarzały, były narady i tak dalej. Wchodziliśmy do tej bastei, to była taka narożna wieża obronna. Zwiedzaliśmy również dziedziniec, który pierwotnie był wybrukowany. Omawialiśmy architekturę tego zamku. Schodziliśmy również do przyziemi i przyziemiami zwiedzaliśmy część północną, właśnie tą, która nigdy nie została ukończona. Miasto Krzywej Wieży, bo tak obecnie nazywane są Ząbkowice, znajduje się na trasie Wrocław-Kłodzko. Od stolicy Dolnego Śląska dzieli je około 70 km, a więc trasa, którą samochodem można pokonać w godzinę. Miasteczko Frankensteina to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę. Do Ząbkowic można dojechać także pociągiem Kolei Dolnośląskich przez Dzierżoniów lub Kamieniec Ząbkowicki, albo autobusem, który kursuje bezpośrednio do miasteczka. Dolny Śląsk to region bogaty w atrakcje. W okolicy Ząbkowic znajdują się miejsca, które również warto odwiedzić i zobaczyć, na przykład Dolnośląskie Zielone Złoto. To właśnie kopalnia w Szklarach słynie z kamienia szlachetnego, jakim jest chryzoprast. Jest to kamień, którym fascynowali się i władcy, i uczeni. Wyjątkowo rzadko występujący w przyrodzie. Uznany przez jubilerów w Europie i na świecie za najpiękniejszy. Fascynował się nim przede wszystkim król Prus Fryderyk II Wielki. I to on rozsławił ten minerał, nazywając go dolnośląskim zielonym złotem. Jego złoża można podziwiać, odwiedzając podziemną trasę edukacyjną po nieczynnej już kopalni niklu, chryzoprazu i opalu. To miejsce bogate w minerały, które rzadko występują w przyrodzie. To jest aż 81 minerałów, które są różnobarwne, różnokolorowe. Na pewno każdy, kto do nas odwiedzi, jest w stanie zauważyć co najmniej kilkadziesiąt z nich. Na przykład tak jak obok mnie opal błękitny, który jest symbolem, który łączy Polskę i Australię. W Australii występuje największe zgromadzenie właśnie opalu. Zwiedzanie kopalni trwa godzinę. To godzina, podczas której można podziwiać różnobarwność niezwykłych minerałów. Najdłuższa żyła opalu ma aż 22 metry, a oglądana z bardzo bliska robi piorunujące wrażenie. Piorunujące są również inne minerały. Minerał, który nazywa się magnezyt, generalnie wygląda jak wyładowanie atmosferyczne, które bardzo ładnie widać na całej długości ściany. Magnezyt oczywiście zawiera w sobie magnez, więc produkcja medykamentów, jak i wapna magnezowego do rolnictwa jak najbardziej. Minerały to również motyw przewodni georetum, czyli części Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach. To przestrzeń, w której króluje przyroda. Wokół rozciągają się wzgórza niemczańsko-strzelińskie, a gdzie się nie spojrzy, tam widać bujną roślinność. Arboretum to 62 hektary, z których większość jest dostępna dla odwiedzających. Pokazujemy, oferujemy, udostępniamy wiele ciekawych elementów. Między innymi ten jest najważniejszy. Wielkie, potężne kolekcje roślin. To jest ponad 15 tysięcy różnych gatunków i odmian zgromadzonych na tym terenie. Wiele z nich jest najbogatszych nie tylko w Europie, tak jak liliowiec. Niektóre są najbogatsze w Polsce. Takie duże kolekcje jak urzaneczniki, miłożęby, funkie, oczary czy hortensje. Z tego jesteśmy dumni i one nadają temu arboretum niezwykłego uroku i niezwykłego charakteru. Ale to dopiero początek możliwości. Ekspozycja z minerałami Przedgórza Sudeckiego może być idealnym uzupełnieniem po wizycie w kopalni w Szklarach. Ale na odwiedzających czekają także trasy spacerowe i ścieżki edukacyjne dla dzieci. Na ciekawych świata czeka na przykład celtycki horoskop, który podpowie, jakim drzewem jesteśmy. Wszystko zależy od naszej daty urodzenia. Ale jeśli ktoś zmęczy się po spacerze, można po prostu odpocząć na trawie. Mamy na wzgórzu czereśniowym sad odmian historycznych czereśni,
które dojrzewają mniej więcej w lipcu, w sierpniu i każdy odwiedzający może degustować dowoli czereśnie i zgromadzone tam inne drzewa owocowe. Do tego oferujemy, dostępne są dla wszystkich gości, trawniki, czyli ogromne połacie, gdzie można na własnych kocach, z własnymi koszami piknikowymi spędzić cały dzień z książką, czy po prostu posłuchać śpiewu ptaków, a mamy tutaj ponad 80 gatunków różnych ptaków. Miejsce z tysiącem roślin, oddalone od zgiełku miasta i z widokiem na wzgórza. Kopalnia pełna minerałów i tajemnic ich wydobycia, a także Krzywa Wieża, legenda grabarzy i zagadki Frankensteina czekają na Państwa w Ząbkowicach Śląskich i okolicy. Idealnie na jednodniową wycieczkę. Chcielibyśmy Państwu przedstawić dzisiaj ciekawostki związane z urokliwym, pięknym miasteczkiem na Dolnym Śląsku, a mianowicie chodzi o Ząbkowice Śląskie. No i mamy tutaj zaszczyt powitać naszego super gościa, przewodnika, znawcę wszelkich tajemnic ząbkowickich, pana Bogdana Tułę. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Bogdanie, Ząbkowice Śląskie, dlaczego warto tam pojechać na wycieczkę? Ząbkowice Śląskie to takie wyjątkowe miasto, jak gdyby też na mapie Dolnego Śląska, ponieważ tam się krzyżują dwa ważne takie szlaki handlowe kiedyś, dzisiaj turystyczne, i jest takim doskonałym punktem wypadowym też w sam rejon Przedgórza Sudeckiego. W samych Ząbkowicach Śląskich można się zatrzymać i zwiedzić na przykład Krzywą Wieżę, zwiedzić zamek, który teraz podlega takim procesom renowacji, kilka pięknych gotyckich kościołów. No naprawdę można tam spędzić miło popołudnie, na pewno. Wymienił pan Krzywą Wieżę, no jak każdy chyba człowiek, każdemu człowiekowi mi się od razu zapala lampka i o, Krzywa Wieża w Pizie. To też taka przekrzywiona, widać odchylenie, jak to jest ja tą krzywą wieżą? Ja zawsze mówię, że to jest nawet bardziej krzywa niż ta w Pizie, bo ta w Pizie jest sztucznie podtrzymywana. A tutaj mamy naturalne przechylenie, ponad dwumetrowe. I ta krzywa wieża jest udostępniona do zwiedzania. Można na nią wejść. Oczywiście można w nią w każdy dzień powszedni i też dzień świąteczny można na nią wejść. Stamtąd dostarcza się przepiękna panorama na cały tutaj teren Przedgórza Sudeckiego. No i jeszcze takich kilka tam smaczków w tej Krzywej Wieży też się znajdzie, ale może nie będę zdradzał szczegółów. To proszę absolutnie zdradzić, przynajmniej zdradzić. Jeden. Jasne. No na pewno sama Krzywa Wieża jest jak gdyby takim punktem połączonym razem z czymś takim, co się nazywa Regionalną Izbą Pamiątek, która jest najstarszym budynkiem w Ząbkowicach Śląskich. Położona jest dosłownie, wiemy, kilkadziesiąt metrów od tej Krzywej Wieży. No i tam znajdziemy sławetne laboratorium doktora Frankensteina. Frankenstein, bo Ząbkowice Śląskie przed wojną nazywały się właśnie Frankenstein. Ale co ma wspólnego z tą legendą nasze miasto? No my tu ciężko pracujemy nad tym, żeby tą wiedzę w jakiś sposób upowszechnić. Wiadomo, że pani autorka opowieści o Frankensteinie, Mary Shelley, w jakiś sposób nawiązała, powiedzmy, wykorzystała nazwę z samych Ząbkowic Śląskich i samą historię o tym, jak grabarze ząbkowiccy wydobywali zwłoki, produkowali z nich mikstury, którymi smarowali klamki i później epidemia się, jak w dzisiejszych czasach, rozszerzała i im przypisano za to winę. Takie opowieści krążyły po śląskiej prasie, a ona, wędrując po Europie, spędzając tutaj jedną bardzo słabą zimę w owym roku, prawdopodobnie zasłyszała informację taką, chyba nazwa jej się spodobała. Po prostu, czyli tam nie, w tym wspomnianym przez pana laboratorium, nie powstał sam Frankenstein, no nawet nie. Na kartach książki. No tak? Nie, ale jeżeli ktoś by chciał poczuć klimaciki doktora Frankensteina, to zapraszamy. Tam w tej Izbie Pamiątek jest taka specjalna sala przygotowana, samo laboratorium, takie lochy. Można się spotkać z autorką opowieści o Frankensteinie i też posłuchać takich ciekawych informacji dotyczących samej ziemi ząbkowickiej. Czyli najpierw wdrapujemy się na Krzywą Wieżę, a zaraz potem idziemy do laboratorium Frankensteina. To nas wszystko czeka w Ząbkowicach Śląskich. Ja chciałem wrócić jeszcze na chwileczkę do wieży. To jest wieża
gotycka, co by wskazywało na to, znaczy to wskazuje, co jest dowodem na to, że były tam potężne umocnienia, bo wieża jest pokaźnych to rozmiarów. To jest wieża, która tak na dobrą sprawę była dzwonnicą kiedyś przy obok położonym kościele świętej Anny. Dawniej była połączona też specjalnym przejściem z kościoła świętej Anny, można było tym przejściem dojść na tą dzwonnicę, ona pełniła tą funkcję dzwonnicy. Ale później w XVI wieku, jak miały miejsce takie wstrząsy, którym też prawdopodobnie przypisuje się delikatne przekrzywienie tej krzywej wieży, bo one miały miejsce w górach barckich, to przejście rozebrano. Być może wtedy ten przechył zaczynał być coraz większy, bo tak na dobrą sprawę w przeciągu nawet ostatnich, powiedzmy, może nie dziesięcioleci, ale no może wieku, ta wieża już istotnie też się pochyliła. Tam prowadzone były cały czas badania dotyczące tego, no, na ile jest ona stabilna. Nawet był przeprowadzony taki drobny remoncik. No dobrze, wspominał pan o tunelu. Czy ten tunel jest, wiadomo gdzie on leżał? Są jakieś ślady po nim? To było takie przejście, to było takie bardziej przejście takim krużgankiem, jak to nazwać. Taka była kładka zrobiona na górze, gdzie można się było dostać bezpośrednio z kościoła. A, takie, czyli tunel naziemny, taki, znaczy, rozum. Taki łącznik jak gdyby, bo kiedyś takie wieże stające obok kościelne, które pełniły w pewnym sensie takie też funkcje obronne. Można było na przykład ktoś, kto pracował w kościele, czy mieszkańcy, którzy się schronili może bardziej w kościele, mogli też w razie jakiegoś zagrożenia takim przejściem uciekać do tej wieży i ona pełniła być może takie funkcje, jak w niektórych zamkach są takie wieże ostatecznej obrony, gdzie można było schronić właśnie. Jasne. Zostało nam tylko 2 minuty. Panie Bogdanie, muszę jeszcze zapytać o inne atrakcje w okolicach, w najbliższych okolicach Ząbkowic, bądź też w samym mieście. Co tam jeszcze ciekawego jest? Ja polecam osobiście, ponieważ jestem takim pasjonatem turystyki rowerowej, wybrać się z rowerem do Ząbkowic Śląskich, bo mamy wokół samego miasta też wyznaczone takie szlaki rowerowe, takie pętle oznakowane, co prawda na drzewach, niespecjalnymi ścieżkami. Ale można kilka takich okolicznych miejscowości obejrzeć z ciekawymi obiektami. Możemy na przykład pojechać sobie do rezerwatu Skałek Stoleckich, gdzie kiedyś był rezerwatem takiej rzadkiej pszczoły, obrostki murówki, a dzisiaj mamy tam takie sztolnie, w którym są noclegowiska nietoperzy. Po drodze taki taki romański kościółek też w samej miejscowości Stolec możemy zobaczyć. No, kilka takich miejscowości obok, jak na przykład Bobolice są warte odwiedzenia, gdzie jest taki kościół potężny, gotycki, który jest sanktuarium też. Także na pewno jest to dobre miejsce wypadowe do takiej małej przejażdżki też wokół, żeby zobaczyć, powiedzmy, z troszeczkę innego punktu widzenia, z perspektywy rowerzysty, jak to wygląda. Czyli proszę Państwa, no mamy czasy takie, jakie mamy, pandemię koronawirusa. Wiadomo, że zbliżały się wakacje, a na te wakacje za granicę raczej nie polecimy. No, możemy się oczywiście łudzić, no, ale raczej nic z tego nie będzie, więc wyjazd weekendowy chociażby do takich właśnie Ząbkowic to znakomity pomysł na spędzenie wolnego czasu, bo można i podychać świeżym powietrzem, ale też zwiedzić kapitalne miasteczko i naprawdę piękne okolice, tak jak Pan Bogdan mówił. Mamy tam zabytkowe kościoły i w samych Ząbkowicach, i w okolicy. Mamy krzywą wieżę unikatową przecież na skalę, można powiedzieć, Europy. No i tak mamy jest. Laboratorium Frankensteina. Panie Bogdanie, no to co, 30 sekund do końca. Jeszcze coś, jakieś podsumowanie? Ja bym serdecznie zaprosił wszystkich do odwiedzenia Ząbkowic Śląskich. Ja mieszkając obok widzę mnóstwo ludzi jadących w stronę ziemi kłodzkiej, a ja polecam drobny przystanek na ziemi ząbkowickiej. Dziękujemy, że byliście z nami w Ząbkowicach Śląskich. Już niebawem kolejny odcinek w ramach programu Dolnośląskie Naj. Gdzie pojedziemy następnym razem? Tego jeszcze nie wiemy, ale Dolny Śląsk jest tak wspaniałym regionem, bogatym w wiele atrakcji, że na pewno będzie bardzo ciekawie.